Katechizm poręczny, czyli rozmowy z księdzem Piotrem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Katechizm poręczny. Proszę Państwa, zaczniemy od tłumaczenia się dzisiaj 8 maja na kalendarzu katechizmowym. To znaczy pytanie, od którego zaczniemy dzisiaj audycję, jest 8 maja. No, to nie znaczy, że wprowadzamy kalendarz Piotrowo-Pawłowy. Czyli Panie Pawle, raz, dwa, trzy, cztery, zaczynamy. Start. Stały słuchacz pisze. Zastanawiam się, jak to jest z naszą modlitwą. Wiem, że gdy się za kogoś modlimy, chociażby na spotkaniu modlitewnym, podczas modlitwy wstawienniczej, to Pan Bóg działa i przemienia daną osobę, także w moc i sens modlitwy nie wątpię. Zastanawiam się jedynie, na jakiej zasadzie ona działa, bo gdy na przykład za kogoś się modlimy o nawrócenie, to czy ta łaska nawrócenia jest zależna od naszej modlitwy? Chodzi mi tu o to, czy gdybyśmy się nie pomodlili za tę osobę, to czy tej łaski by nie dostąpiła? Lub czy jest różnica, czy modli się jedna osoba, czy pięć osób o takie nawrócenie? A jak to jest z miłosierdziem? Czy jeśli będę się modlił o nawrócenie grzeszników, to czy ta modlitwa może coś zmienić w ilości łaski, jaka spływa na tę osobę? Bo przecież jeśli taka osoba nie będzie chciała się nawrócić, to się nie nawróci, bo przecież Pan Bóg nie może ograniczać wolności człowieka. Domyślam się, że na przykład Pan Bóg może bardziej oddziaływać na daną osobę poprzez różne sytuacje życiowe, ale czyż Pan Bóg i tak nie robi wszystkiego, co może by uratować danego człowieka? Czy moja modlitwa może coś zmienić? Zastanawiam się jeszcze nad innym spojrzeniem na ten problem. Czy to może chodzić o to, że my poprzez swoją postawę modlimy się, i świadectwo jesteśmy Bożymi znakami w życiu tych ludzi. Czyli nasza modlitwa jako wyraz zewnętrznej postawy może ich pobudzić do myślenia o nawróceniu. Jeśli tak, to jaką wtedy ma moc modlitwa w samotności za tych ludzi? A przecież w Piśmie Świętym jest napisane, żebyśmy się nie obnosili z naszą modlitwą przed innymi ludźmi. To bardzo ciekawe pytanie. Obnosić się nie trzeba, ale trzeba się modlić. I to jest pytanie, czy jest w zależności, ile osób się modli. Nie, proszę Państwa, to nie miarą osób, a miarą intensywności głębi serca. Może się modlić nieraz cały stadion, a siła modlitwy będzie mniejsza od babci Juzi, która właśnie się modli przed stadionem, bo ze swoim pieskiem wyszła na spacer. Jezus, miarą jest intensywność, moc serca. Pan Bóg patrzy nie na ilość ludzi, tylko patrzy na moc serca. No dobrze, ale to jeżeli ktoś będzie sceptyczny wobec tego, no, bo to się wydaje oczywiste, prawda, że 50 tysięcy ludzi może, jak to się mówi, no mieć oschłe serce. Mniejszą moc rażenia w sercu. Prawda? No właśnie, ale no to w takim razie jaka jest rola wspólnoty, no bo dajmy na to, że teoretycznie istnieje taka możliwość, że zbierze się naprawdę wspólnota ludzi wierzących, zaangażowanych w życie duchowe, ale którzy akurat w tym czasie mają oschłe serce, no teoretyczne takie założenie. Którzy są na stadionie, powiedzmy, biorą udział w liturgii. Proszę Państwa, problem polega na tym, że Pan Bóg nie patrzy na nas tak pojedynczo. U Pana Boga Pan Bóg nas nie patrzy tak jak na egzaminie. Następny wchodzisz, Pan Bóg się rozlicza, wychodzi następny. Pan Bóg na nas patrzy zbiorowo. Proszę zwrócić uwagę, że jak Pan Bóg patrzył na tego człowieka, którego spuszczano przez otwór w dachu, to widząc ich wiarę, jemu odpuścił grzechy. Pan Bóg na nas patrzy, ile jest w nas, we wspólnocie wiary, miłości. Proszę Państwa, to nie ma tak, że nie ma ludzi do cna złych. Tu autor zapisał, a jeśli ktoś się uprze i chce pójść do piekła. No jak się mocno uprze, to bardzo prawdopodobnie, że tam trafi. Ale każdy człowiek ma wątpliwości. Największy grzesznik, gdzie to dobro, które jest w nas złożone przez Boga, nigdy w sercu człowieka nie zniknie do końca. Chociaż pewnie w Hitlerze i w Stalinie było go niewiele. Jak szpileczki, główka od szpileczki. No tak, no w sumie nie można jakoś tam zadeptać, prawda? Tak, ale Pan Bóg patrzy na nas wszystkich. Jak widzi, że wokół nawet grzesznika jest morze miłości, to on inaczej patrzy na tego grzesznika. Proszę Państwa, no to jest coś tak jak... To podawałem ten przykład, że uczeń obrazi nauczyciela i potem cała klasa przyjdzie. Panie profesorze, pan się nie gniewa, my tam się z nim porozmawiamy, my będziemy go otaczać miłością, opieką, no i profesor mięknie. No ale uczeń może, przepraszam, że księdzu skoczy słowo, cały czas nie, będzie się tam bulgotał i na profesora będzie nadal kolumnie rzucał. Dlatego powtarzam, jeśli ktoś się zaprze i chce pójść do piekła, no to im największa wspólnota. Proszę Państwa, Jezus się modlił za cały świat, za Jerozolimę się modlił. Jezus się modlił za wszystkich, a chyba nie wszystkich uratował.
dobrego łotra uratował, serca tego złego nie skruszył. Także rzeczywiście zatwardziałość serca jest zastanawiająca. Nawet ta wina, ta niewiara dziwiła samego Jezusa. Jak ludzkie serce może być zatwardziałe, to jest chyba jedyna rzecz, która dziwi samego Jezusa, która Jezusa doprowadza do gniewu. Spojrzał na nich i z gniewem, bo mieli zatwardziałe serca. Natomiast jeszcze raz powtarzam, jest to sens, bo Pan Bóg patrzy na nas wszystkich i ze względu na nasze modlitwy ma większą możliwość ratowania człowieka. Ze względu na nasze modlitwy w imię sprawiedliwości. Pan Bóg, proszę Państwa, sądzi ludzi. Tak? Jest w Twoim sercu zło, no to wybierasz piekło. Natomiast my, modląc się, sprawiamy, że przez nasze dobro więcej niejako jest dobra w sercu tego człowieka. Wiem, proszę Państwa, że to jest matematycznie trudno wytłumaczyć i fizycznie, to jak Pan Bóg kroi. No ale też kroi... logika matematyki i innych jakichś tutaj ludzkich metod chyba nijak się ma do miłości. Dlatego, nie? Proszę Państwa, nie będę próbował wytłumaczyć teologii matematyką. Teologii logiką, teologii... Jezus nam pokazał, to jest sens, to ma sens. Zresztą, proszę Państwa, jak to jest z zatwardziałością? Załóżmy, taki przykład Państwu dam. Dziecko się rozchorowało. Mama mówi, oj, jak ty źle wyglądasz. Idę po pana doktora, tu sąsiada naszego. Dzieciak nie lubi tego sąsiada. O, mamo, nie chodź po niego, ja go nienawidzę, ja już wolę chorować. Co ty głupoty gadasz? Idę po pana doktora. Przyprowadziła doktora. Doktor oczywiście zachował się na poziomie. Chłopcze, tu wszystko. Nie martw się, stary, bez zdrowy, lekarstwo. Lekarz poszedł, chłopak mówi, mamo, no dziękuję ci, żeś go przyprowadziła, bo rzeczywiście już mi głowa tak nie boli, jest mi lepiej. Proszę Państwa, czy ta mama zgwałciła tego chłopca? Czy ona zrobiła zbrodnię? Ona jest matką. Ona ma prawo zadziałać. Ona widzi, że chłopak się zatwardział w tym momencie na jakiś bunt głupi. Wszystko potoczyło się dobrze. Otóż kiedy my się modlimy, to my mówimy, Panie Boże, ten nasz kolega, co się tak zacietrzewił na Ciebie, to jest, on tylko taki ma, wiesz, no, wybacz mu, bądź z nim. I jak Pan Bóg przyjdzie jako lekarz, bo ma prawo, bo my mu dajemy niejako prawo. Ten brat jest naszym bliźnim, ten człowiek grzesznik jest naszym bliźnim. My mówimy, Panie Boże, przyjdź do niego, on tam cię odrzuca w sercu, on cię kopie i gryzie. Przebacz mu. Przebacz mu, weź jeszcze, zrób coś, to Pan Bóg mówi, no dzięki, że daliście mi prawo, jako rodzina ludzka, dostępu do tego człowieka. No właśnie, to co ksiądz mówi, to jest bardzo istotne, bo mi w takim zupełnie innym planie pozwala zobaczyć pewne sytuacje, prawda? Że rodzina ludzka, ale też człowiek jako jednostka. Prawda? Czyli ta pani Gienia, czy pani Józia z pieskiem pod stadionem. Tak. Wspólnota jedno, a święta Monika II, która za świętym Augustynem jeździła po prostu z Afryki do Europy. Tak, ale to też łaska stanu, prawda? Związana z małżeństwem i tej więzi, która jest między matką a synem. I to wcale nie chodzi tutaj, myślę sobie, rzeczywiście o wspólnotę jako arytmetyczną sumę, prawda? Oczywiście, sumę ludzi, tylko o wspólnotę miłości. Jakość, to jest inna jakość. Prawda? To jest ta wspólnota, w której jakoś tak tydzień temu mówiliśmy o jednej naturze miłości w Trójcy Świętej, prawda? Czyli jakiejś próbie wejścia w odzwierciedlenie tego na ziemię. No oczywiście próbie. Proszę Państwa, my przez miłość mamy do siebie jakieś prawo. Jeśli jakaś kobieta zdenerwuje się w sklepie i zacznie krzyczeć, co tutaj źle mnie obsługują? Ja bym do niej podszedł i wziął ją za ramiona i potrząsnął, powiedział, uspokój się. To proszę Państwa, ona mnie ma prawo podać do sądu, bo ja naruszyłem jej nietykalność osobistą. Ale jeśli kobieta zaczyna szaleć, a mąż podejdzie, weźmie ją za ramiona i powie, uspokój się, kobieto, coś ci się stało, to ona go nie poda do sądu, a nawet gdy podała, to sąd usprawiedliwi, bo to był mąż. Otóż my przez to, że jesteśmy w rodzinie, mamy do siebie pewne prawo. I mamy prawo przyprowadzić Pana Boga do tego grzesznika. Zresztą Pan Bóg właśnie rozmawia i z grzesznikiem. Chcesz iść do nieba, ale rozmawia z nami jako wspólnotą. Ludzie, chcecie, żeby ten grzesznik poszedł do nieba? I jak usłyszy ciszę, to powie, nikt nie chce. A jak usłyszy krzyk, nie, Panie Jezu, nie, ratujemy go, daj mu jeszcze trochę życia, z jeden dzień, my tu coś wymyśl, coś. O, daliście mi prawo, dobra, rozpoczynamy akcję ratunkową. To jakoś gdzieś tu leży ta tajemnica. Tak, to jest rzeczywiście wielka zagadka, bo myślę, że to są pytania w tym liście, które się pojawiły, które nurtują wiele osób. Znaczy trudno jest werbalizować, także bardzo dziękujemy za ten list, bo on jest jakoś naprawdę poruszający, myślę, zapraszający nas przede wszystkim w ogóle do refleksji nad modlitwą, nad relacją. Jesteśmy rodziną, Bóg dał nam prawo do siebie i Bóg nam będzie pytał o zbawienie też niektórych ludzi. Następny list z 8 maja od Gabrieli. W czasie ostatniej audycji katechizmu, czyli ostatniej pewnie przed 8 maja, z zaskoczeniem trochę przysłuchiwałam się rozważaniom dotyczącym sprzedaży środków antykoncepcyjnych przez osoby wierzące.
Idąc dalej w tym kierunku, czy taka sama zasada odnosi się również do przykładowo księgowych pracujących w firmach farmaceutycznych produkujących środki antykoncepcyjne? No i doszłam trochę do absurdu w tych rozmyślaniach, bo co przykładowo z księgowym pracującym w spółce nie produkującej środków antykoncepcyjnych, ale zależnej od takiego koncertu farmaceutycznego, czyli również wypracowującej zyski dla takiego koncertu? To nie jest złośliwość z mojej strony, ani jakaś demagogia. Nie chcę, żeby tak to zostało odebrane. A tak naprawdę piszę, bo mam pytanie odnośnie koronki do Bożego Miłosierdzia. Ale to może za chwilę. Może za chwilę. Bo ta kwestia rzeczywiście Proszę jest Państwa, oczywiście jest granica współpracy w grzechu. Jeśli ja się też pomyślałem, jeśli ja tankuję benzynę na stacji benzynowej, w której są prezerwatywy, to ja współpracuję z tą firmą. Powinienem w zasadzie jako ksiądz wpadać na stację benzynową i mówić, przepraszam, czy są prezerwatywy? Czy benzyna nie jest od mafii paliwowej. No jeszcze. Ale nie, tego to już nie wiem, ale powinienem wchodzić na stację benzynową i pytać, są prezerwatywy? Pewnie ten pan by zbaraniał, widząc mnie w koloradce. Nie ma. To poproszę do pełna. bo jak są, to ja u państwa nie tankuję. Pewnie bym nie raz w polu stał. Nie, no proszę państwa, są granice absurdu. W ogóle, że ja żyję w tym kraju, proszę państwa, to ja już współpracuję z tym, że prawo polskie pozwala w pewnym momencie na aborcję, czy pozwala no właśnie na przykład do Francji nie pojadę. Proszę państwa, przyjmijmy kryterium, czy ja z tego żyję. Przyjmijmy kryterium, czy ja z tego żyję. Czy w linii prostej można wykazać, że ja współpracuję w produkowaniu tego? Oczywiście, powtarzam, w linii prostej, bo sprzątaczka, która mówi, no tak, ja sprzątam tu kibelki, ubikacje, a oni tu produkują prezerwatywy. No ale ona nie uczestniczy bezpośrednio w procesie produkcji, dystrybucji i zachęty do tego. Więc jakoś tutaj granica. Ale też jest to pytanie kolejne, które, proszę państwa, trzeba by indywidualnie rozdzielić z człowiekiem. Jaką ty masz świadomość? Proszę państwa, może być dwóch ludzi. I na jednego z nich Pan Bóg na sumienie naciska. Przestań tu pracować. A dlaczego tylko na niego? No to Pana Boga zapytajmy. Jeśli ktoś by przyszedł, powiedział, proszę księdza, może ja jestem głupi, ale ja mam wyrzuty sumienia, że właśnie ja produkuję jakieś tam rzeczy, które służą do amfetaminy czy coś. Ten powiedział, masz wyrzuty sumienia? Mam. No Bóg się do ciebie odezwał. To przestań tu pracować. Bóg może różnie obudzić człowieka i nałożyć mu jakieś obowiązki. To, co powiedział Piotr, Panie Boże, a co będzie z Janem? A co cię to obchodzi? To jest moja sprawa. Ja tobie mówię to, a jemu mówię coś innego. A jeśli będę chciał, żeby on zrobił coś innego. Natomiast niewątpliwie, jeśli ktoś współpracuje, my się tak śmiejemy, proszę państwa, no jestem księgowym w firmie produkującej środki antykoncepcyjne. A taki uczony mógłby powiedzieć, ojej, ja tylko produkuję rozszczepialność atomu, tam od razu coś. Mistrzu, z tej rozszczepialności atomu to milion ludzi może któregoś dnia nie wrócić do domu po pracy. Dlatego jest właśnie, jest też, nie każdy, kto dosłownie antykoncepcję, prezerwatywę podaje w sklepie, to tylko ten robi grzech. Cała otoczka, czy jest to chęć po prostu zysku. Myślę, że jeśli ktoś stanie kiedyś na sądzie ostatecznym, panie Jezu powie, taki głupi byłem, bo ja to wyszedłem z takiej firmy, bo ona produkowała tam pornograficzne czasopisma, Jezus powie, a ja cię za to bardzo kocham, synku. Żeś tak małych rzeczy, w małych rzeczach byłeś mi wierny, to ja ci dam za to wielkie rzeczy. Myśmy się po prostu często odzwyczaili, machamy na to ręką. Mało mamy tych męczenników, kioskarek, sprzedawczyń, którzy mówią, że ja do pornografii nie przyłożę ręki. Nie przyłożę ręki. No i to drugie pytanie, czyli tak właściwie to, o czym pisze Gabriela, że pytanie odnośnie koronki do Bożego Miłosierdzia. Już wcześniej zastanawiałem się, dlaczego nad znaczeniem słów zastanawiałem się czasami nad znaczeniem słów użytych w modlitwach, a ostatnio nie daje mi spokoju, co znaczą słowa dla jego bolesnej męki. Jaki jest ich sens? Czy to sformułowanie znaczy coś w rodzaju z powodu jego bolesnej męki? Dla mnie nie jest to jasne aż tak do końca. Proszę państwa, to znaczy, to można w zasadzie rozumieć z powodu. Właśnie to, co przed chwilą mówiliśmy w katechizmie. Pan Bóg nie patrzy na nas indywidualnie. Jezus Chrystus stał się naszym bratem. Złączyliśmy się więzami braterstwa z Jezusem Chrystusem człowiekiem i On dokonał nieprawdopodobnego aktu duchowego, aktu na Golgocie i my mamy prawo do tego aktu. Proszę państwa, dziecko ma prawo do pieniędzy ojca. Ojciec nie robi żadnej łachy dziecku, że mu daje na chleb. Dziecko ma prawo powiedzieć, tato, te pieniądze w twojej kieszeni są po prostu moje. Dlaczego twoje? To ja pracowałem, bo jestem twoim synkiem. I to są moje pieniądze na prawie rodziny. Już do kieszeni sąsiada się tak nie można dobrać, ale do kieszeni taty się tak można dobrać. Oczywiście na rzecz słuszną. My mamy jako ludzie prawo, tym bardziej, że jesteśmy związani przez chrzest z Jezusem, jako jego rodzina Kościoła, do jego ofiary.
Można powiedzieć, Jezus sam siebie tylko zbawił. On sam za się, o właśnie, umarł za nas wszystkich. I my przez chrzest i przez miłość nabieramy prawa do Jego ofiary. I mówimy, tatusiu w niebie, myśmy strasznie rozdrabiali, ale ze względu na to, że Jezus, nasz brat, wiesz, to jest nasza rodzina, złożył Ci taki akt ofiarny, to wyzwól nas ze śmierci i wyzwól nas z grzechu. To ja właśnie znaczy. Myślę, że tutaj dotykamy bardzo ważnego momentu w Eucharystii, czyli właśnie ofiarowania. Oczywiście przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, proszę Państwa, odmawiając koronkę, powinniśmy mieć w zasadzie ten obraz mszy świętej cały czas przed oczami. No dokładnie tak, ale trudno jest zaakceptować pewnie nie jednej osobie właśnie fakt uczestnictwa, prawda, i możliwości przyjęcia, ofiarowania Jezusa Ojcu. Jezus się wydał w nasze ręce, w znaczeniu nie tylko, że myśmy Go umęczyli, ale dał nam do dyspozycji naszą ofiarę, proszę Państwa, to jest tak, jak mama mówi, masz syneczku, 2 złote rzucisz na tacę. I syneczek taki stoi, dziedzic, burżuj, hrabia w kościele, wyciąga 2 i rzuca proboszczowi na tacę. I to są jego pieniądze. Proszę Państwa, on daje, nie mamy pieniądze, on daje swoje pieniądze. Bo on ma prawo do tych pieniędzy. Rodzice mają obowiązek dać dziecku na chleb i kupić buty i dać na tacę złotóweczkę albo 5 zł, że tak przy okazji coś powiem, prawda? Albo papierek. Po cukierku na proboszcza. Proszę Państwa, więc my przez bliskość nabieramy prawa. Jezus jest naszym bratem, jeśli przyjęliśmy chrzest i wierzymy w Niego, jest naszym bratem i mamy prawo składać Jego ofiarę Bogu Ojcu. Nadal przebywamy w dniu 8 maja, żeby nie powiedzieć tkwimy. List napisała Iwona tego dnia właśnie i tutaj 2 pytania. Jak to jest z przyjmowaniem Komunii Świętej na rękę? W niektórych diecezjach jest to już przyjęte i praktykowane. Wskazanie Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania ogólnego wprowadzenia do mszału rzymskiego, przyjęte na zebraniu plenarnym z dnia 9.3.2005, w numerze 40 mówią: Komunii Świętej udziela się przez podanie hostii wprost do ust. Jeśli jednak ktoś prosi o komunię na rękę przez gest wyciągniętych dłoni, należy mu w taki sposób jej udzielić. Na jakiej podstawie kapłan może odmówić udzielenia Komunii Świętej na rękę? Proszę Państwa, o tym, czy Komunia Święta jest na rękę w danej diecezji, decyduje ksiądz biskup. Ale księża biskupi, na przykład ksiądz biskup Rzeciński, pamiętam parę czy paręnaście miesięcy temu, zapowiadał, że niedługo wprowadzi komunię na rękę, ale wszystkim cudzoziemcom, gościom będzie jej udzielał, żeby nie robić problemu przy udzielaniu komunii. Ja myślę, że księża biskupi przyjęli właśnie taką zasadę. Nie wiem, w ilu diecezjach teraz można przyjmować. W naszej diecezji warszawskiej można. Ja w warszawsko-praskiej jeszcze nie. Nie orientuję się. To ksiądz biskup właśnie podaje parafianom przez ogłoszenie. Przygotowuje, wyjaśnia i podaje do ogłoszenia. Proszę Państwa, jak ja bym był w diecezji proboszczem, w diecezji, w której nie ma takiego zezwolenia, powiedziałbym: drodzy parafianie, nie przystępujcie i nie wyciągajcie dłoni, bo jeszcze ksiądz biskup nie zdecydował, żebyśmy tak przyjmowali. Natomiast proszę się nie zdziwić, jeśli ktoś wyciągnie dłonie, to ja mu udzielę. Bo to może być jakiś gość. Chyba żeby udzielił ktoś od nas, to wtedy go grzecznie zapytam: słuchaj, dlaczego? Przecież u nas jeszcze nie. Wyjaśnimy sobie grzecznie sprawę. Ale ksiądz nie powinien odmawiać, no chyba że jest w 100% przekonany, że ktoś robi to dla prowokacji, dla żartu, dla właśnie pokazania księdzu: a księżulku, ja i tak sobie przyjmę na rękę. To wtedy może w jakiejś takiej gorszącej sytuacji nie powinniśmy z Pana Jezusa robić sobie różnych manifestacji. Natomiast jeśli ksiądz nie zna kogoś, jakiś nieznany pan wyciąga komunię, nawet w diecezji, w której nie ma pozwolenia, powinien udzielić, bo jest to być może cudzoziemiec i nie będziemy mówili: where are you from? Pani Majesz, u nas nie komunia na ruku, nie. No nie, udzielamy, wierząc, że to wszystko się dzieje w znaku, ale w istocie. To nie znaczy, że w diecezji warszawskiej również zdarzyło się, że widziałem, iż komunia na rękę nie została udzielona. No nie powinno być tak. Mimo że zostało już wprowadzone to zarządzenie. Ale pomyślałem sobie jeszcze o jednej rzeczy, o odbiorze w ogóle społecznym, bo pamiętam, że krótko po tym, jak ksiądz prymas wprowadził to zarządzenie, że komunia na święta na rękę, jeżeli ktoś będzie chciał, aby w ten sposób mu została udzielona, to niech tak będzie, to wiele osób jakoś z takich bardziej tradycyjnych, związanych szczególnie z mszą rzymską, ale nie tylko, no już nieistotne, jakoś bardzo mocno protestowało przeciwko temu. Pamiętam, że był nawet taki transparent podczas Drogi Krzyżowej chyba w ubiegłym roku. Dziękujemy, prawda, eminencję, za to, że nie zabroniłeś przyjmować komunii świętej do ust. No przecież nikt tego nie broni. No to nie, no, oczywiście, że nikt
złośliwość, broni, no bo no, to nie znaczy, że nagle wszyscy masowo pójdą z wyciągniętymi rękoma, bo to też przecież zależy od tego, co kto ma w sercu. No. Proszę Państwa, proszę też zrozumieć niektórych właśnie świeckich, może i duchownych, którzy no jakieś mają inną perspektywę może spojrzenia. Jest pewien taka obawa, lęk, że jeśli my zaczniemy na rękę, to zaraz pójdą jakieś wygłupy w kościele. Proszę też uszanować trochę tych ludzi, którzy... To wynika naprawdę z troski o Kościół. Nawet ta obawa, że oni się boją, że jak zaczniemy działać na rękę, to zaraz jakieś tam śluby, jakieś inne, jakieś dziwactwa i co się z tym naszym Kościołem zrobi. Trzymajmy, brońmy, niech będzie tak, jak i tak. Oczywiście to nie jest argument w istocie. Powinniśmy my wszyscy księża udzielać w archidiecezji warszawskiej na rękę, z godnością, z szacunkiem. Ale ja też rozumiem trochę tych ludzi, którzy się boją, że jak popuścimy, no to te przykłady na zachodniej Europie, co się nie, jak tam te reformy poprowadzono niemądrze, niegłęboko i nierozsądnie, no i zło się stało z różnych takich reform. To trzeba przyznać obiektywnie. I drugie przepraszam, pytanie. Może z wypaczeń w reformach, a nie z reform. No może tak, w odbiorze. Tak. Iwona dalej pyta, czy w liturgii godzin można używać melodii innych niż gregoriańskiej, czy wtedy jest dopuszczalne śpiewanie na głos? Jeżeli dopuszczalne są tylko melodie gregoriańskie, to jaki przepis o tym mówi? Ja tu może czegoś nie rozumiem, bo nie ma chyba w liturgii godzin gregorianki. Ja też sobie nie... Nie, no po prostu te wszystkie melodie, na które się śpiewa psalmy, to chyba nie jest gregorianka, to są po prostu melodie psalmów, na które się wykonuje. Są wspólnoty, które też się modlą psalmami w liturgii godzin i też mają na przykład swoje, prawda, no nie zupełnie niekompatybilne, można powiedzieć, z gregoriańskimi chorałami. Na pewno w liturgii godzin zdarzają się takie melodie, jak kiedy ranne wstają zorze, jest to nieraz hymn używany i to nie jest melodia gregoriańska. Także generalnie nie precyzując, chyba że autorka coś dopisze, używamy melodii, to, które nie są gregoriańskie. Czy śpiewanie na głosy? Przyznam szczerze, że nie spotkałem się chyba w śpiewaniu na głosy. Chociaż nieraz psalmy się na głosy, czy hymn śpiewa. Chyba jest to dopuszczalne. Przepraszam, że tak nieprecyzyjnie odpowiadam. Ja przy uroczystościach jakichś. No w bardziej uroczystych, no, tak. Tak, bo tak na co dzień to chyba nie, no... Nie jest na co dzień, że zdecydowanie króluje jednogłosowy śpiew. No zdecydowanie. W liturgii godzin. Proszę Państwa, okręt ruszył. Z 8 przysiadujemy się na 9 maja, także oddajemy do użytku z 8 maja. I ten list napisała AL. Zaraz zobaczymy. Zidentyfikujemy płeć. Ostatnio mówił ksiądz o obronie wiary, odwadze w występowaniu w obronie wiary. Zgadzam się z tym wszystkim. Ze wszystkim również z tym, że czasami ponosi się ofiarę. Staram się opowiadać za wiarą. Ostatnio na billboardach pojawiła się reklama filmu Wszyscy jesteśmy Chrystusami i zdjęcie Marka Kondrada w koronie cierniowej. Według mnie to profanacja. W ramach protestu nie pójdę na ten film, a co mogę zrobić więcej? Wejść na drogę prawną, procesować się. W takiej sytuacji uważam, że w obronie wiary wystąpić powinni hierarchowie Kościoła. Dlaczego tak rzadko słychać o takich protestach, a z pewnością nasi pasterze dysponują o wiele większą siłą perswazji niż pojedynczy człowiek? Dam przykład. W okolicy Wielkiej Nocy pojawiła się reklama jednej z wód mineralnych z melodią Chrystus Królem. Wystarczyło parę słów biskupa Pieronka w telewizji i cisowianka, to już wiadomo jaka, woda zniknęła z ekranów, a po paru dniach miała neutralną melodię. Zabrakło mi takiej reakcji w przypadku opisanym wyżej. Radykalizm w takich sytuacjach jest bardzo potrzebny, daje wszystkim ludziom poczucie, że jednak nie wszystko wolno, a nie wymieszało się całkowicie dobro ze złem. I co ksiądz o tym sądzi? Proszę Państwa, i tak i nie, gdyby księża biskupi reagowali na każdy przejaw prowokacji, takiej tu melodyjka święta, tu coś, to talerz by byli przeszczęśliwi ci wszyscy, którzy właśnie prowokują, żeby od razu biskup im robił reklamę do filmu czy do wody mineralnej. Proszę Państwa, jeśli chodzi o konkretny przykład, Wszyscy jesteśmy Chrystusami, film jest tragiczny, głęboki. I przyznam szczerze, że ja spotkałem się, że ktoś protestował przeciwko temu plakatowi, ale w tym przypadku, no jeśli się na plakat patrzy z filmem, bo ja rozumiem, że ktoś nie widział filmu, tylko widzi aktora, pana Konrada. No tak, jest taki symbol pewnej rzeczywistości, którą trzeba wejść. Który jest ukrzyżowany. Natomiast, proszę Państwa, na filmie bodajże Popiół i Diament, scena z Panem Jezusem oderwanym z krucyfiksu, który buja się do góry nogami, ale nikt nie protestował, bo było to sytuacja wojny, sytuacja tragedii człowieka. Także my możemy używać świętych rzeczy, świętych znaków, krucyfiksu, Maryi, jakaś rozłożenie
obrazu Pana figura Matki Bożej, rozumiem, na wpół rozbita gdzieś tam w czasie wojennym, wręcz przeciwnie, piękny symbol, jak Maryja cierpi ze swoim narodem. Natomiast co innego, kiedy się właśnie robi do wody mineralnej, ale tak generalnie to nie słyszałem protestów o tym filmie do tego plakatu, bo film jest tragiczny. Tam też jest krzyż niesiony, prawda? Film jest droga krzyżowa, i a że alkoholicy niosą drogi krzyżowe, niosą swoje krzyże, no to jest prawda, to są wielkie tragedie. Także musimy czuwać i ja się zgadzam z autorem, że musimy protestować przeciwko tym wszystkim, tylko że kiedy mamy takie przegięcie ewidentne, że jest to powszechne negatywne uczucia. Natomiast w tym przypadku, no przepraszam, chyba tak nie było. No, ja tutaj chyba dotknę innej rzeczy, mianowicie jedno filmu, który, jak sądzę, znacznie większą siłę ma rażenia i nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Kod Da Vinci, gdzie też Kościół się nie wypowiada na ten temat. No, mówili biskupi, wypowiadali się na temat ewidentnych, prawda, ewidentnej nieprawdy. Było mnóstwo publikacji, wysypało się, nawet niektórzy zastanawiają się, czy to nie jest, czy to przypadkiem nie zrobi jeszcze dodatkowej reklamy filmowi, ale no, to już kwestia osobnych rozważań. Niemniej, no Kościół jakoś nie wydał dokumentu, prawda? No Kościół nie będzie wydał dokumentów o jakimś jednak filmie. Kościół, jeśli już Kościół jako Kościół podpisany przez Ojca Świętego, czy jakąś kongregację, która jest biurem Ojca Świętego, tak można powiedzieć, wydaje, to już musi być sprawa bardzo poważna. Przepraszam, no to jest tylko jakiś film, który rzeczywiście robi dużo złego. Ale to jest jednak filmik tylko, to Kościół, Kościół się zajmuje aborcją, eutanazją, takimi zjawiskami naprawdę bardzo groźnymi. No ten film też może spowodować groźną rzecz, ale przepraszam, to Kościół mógłby wydać też dokument przeciwko dyskotekom, gdzie się też różne rzeczy dzieją i każdej soboty no chyba tysiące ludzi traci łaskę, grzeszy i... No właśnie, ale... Kościół wyda dokument o ogólnych trendach w kulturze, ale poszczególnym filmem jakiegoś pana czy jakiejś pani nie będzie się zajmował. No tak, natomiast przynajmniej z mojego punktu widzenia Kod Da Vinci jest zdecydowanie bardziej niebezpieczny niż jakiekolwiek nawet złe zrozumienie filmu Wszyscy jesteśmy Chrystusami, mimo że na plakatach nie ma żadnych symboli takich, które ewidentnie można przyjąć jako godzące w Kościół. Natomiast film jest zakłamany, no propaguje kłamstwo ewidentne. No. Film jest to teoretyków sztuki trzeba... Plakat jest jakąś częścią integralną filmu. On ma nas poinformować, zachęcić, ale nawet, proszę Państwa, potem jak po filmie się patrzy na plakat, to się odczytuje go inaczej. W tym przypadku ja widziałem ten film i widziałem ten plakat. Na początku też mnie zdenerwował. Po obejrzeniu filmu patrzę na tego, na ten, bo widzę całą scenerię problemów bohaterów filmu. Patrzę na ten plakat inaczej. To prowokowanie... Proszę Państwa, powiem jedną rzecz. To, że ludzie chcą prowokować chrześcijaństwem, księża, biskup i biskup pali papierosy, zakonnica tam gdzieś tańczy, jakieś reklamy. Wiecie, o czym to świadczy? Że Kościół pozostaje z nielicznych, poważnych instytucji na tym świecie. No tak, no bo i skoro ktoś prowokuje takie zestawienie, to znaczy, że działa. Oczywiście, że działa. Nikt nie sprowokuje, że tam minister... No tak, prawda? No bo jeżeli ktoś ma się... Natomiast gdyby Kościół nie zauważył, to po prostu znaczy, że nie ma żadnego Proszę znaczenia. Państwa, to nie była sztuka, przepraszam za jakieś takie porównanie, rzucić ogryskiem jakiegoś pijaczka. Ale sztuka w szkole było rzucić ogryskiem w dyrektora i się schować. Ty, w dyra rzuciłem. Co ty? No w dyra rzuciłem ogryskiem. Bohater szkoły. Proszę Państwa, dlatego jest atak na Kościół, bo Kościół jest poważną instytucją, głęboką instytucją, prawda? I żarty z niego wywołują ekscytację w niektórych umysłach i sercach. Ja tutaj jeszcze dodam autorowi listu taką rzecz, która w tej chwili mi się przypomniała, czytałem tuż po premierze filmu w jednym z takich dosyć poczytnych tygodników niekatolickich, wywiad z Markiem Kondratem, no który jakoś nie deklaruje się jako osoba wierząca, a wręcz mówi, że tak jest zdystansowana do duchowości, tak przynajmniej wynikało z tego wywiadu. Natomiast powiedział, że przez to, co działo się na planie filmu, przez jego fabułę, scenariusz, przez tę rolę, no, doznał głębokiego poruszenia. I nie powiedział jasno, że stał się wierzącym, że gdzieś tam wszedł w życie Kościoła. Niemniej doznał poruszenia, więc jakoś nie precyzując szczegółów, też myślę, że nie można chyba tego tak potępiać, bo to znaczy, że ten film rzeczywiście, no, chociażby nawet przez tę symbolikę, na mnie na przykład ten plakat działał pozytywnie bardzo. A no widzicie Państwo, to są takie Ja to odebrałem rzeczywiście splot ludzkiego losu z losem Boga, cierpienie, ból, nasze grzechy, które Chrystus wziął na krzyż i rzeczywiście On wszedł swoją ludzką naturą we wszystkie nasze cierpienia. Ja naprawdę odebrałem to jako bardzo głębokie poruszenie, kiedy zobaczyłem ten plakat. No.
No i teraz już 10 maja, Przemek pisze. Moje pytanie dotyczy fragmentu Pisma Świętego. Chodzi dokładnie o przejście Izraelitów przez morze i ucieczkę przed Egipcjanami. Księga Wyjścia, rozdział 14. Odnajduję tutaj dwa zdania. Pan uczynił upartym serce Faraona, króla egipskiego, który urządził pościg za Izraelitami. Oraz ja natomiast uczynię upartym serce Egipcjan, że pójdą za nimi. Oba zdania dotyczą działań, jakie Bóg podjął wobec Egipcjan. Uczynił upartymi ich serca. Stąd moje pytanie. Jak można mówić o wolności wyboru, którą dał nam w swojej miłości Bóg, skoro to On uczynił zatwardziałymi serca Egipcjan? Jest to wyraźnie dwukrotnie napisane. To nie Egipcjanie byli uparci w pogoni za Izraelitami, pewnie oprócz samego rozzłoszczonego Faraona. To Bóg ich pokierował, niestety na pewną śmierć. Zginęli bowiem w otchłani morza. Czy Bóg pragnął ich śmierci? Jak rozumieć dwa podane przeze mnie cytaty? Proszę Państwa, to nie było tak, że Faraon z Egipcjanami mówili sobie, dobrze, wypuścimy tych Żydów. A Pan Bóg zrobił czary-mary i nagle Faraon mówi, a nie wypuszczę ich, bo się zatwardziałem. Proszę Państwa, zatwardzić czyjeś serce można na różne sposoby, a często wytrwałością i dobrocią. Prawda? Załóżmy taką sytuację, że ktoś jest egoistą i przychodzi do niego biedny. Mówi, daj mi złotówkę. On mówi, nie dam ci. No ale biedny przychodzi następnego dnia, daj mi złotówkę, proszę cię, nie dam ci. Biedny przychodzi trzeciego dnia, mówi, słuchaj, proszę cię, jestem głodny, daj mi złotówkę. O nie, trzeci raz przychodzisz, absolutnie ci nie dam. I teraz powiedzieć można tak, biedny człowiek zatwardził serce tego bogacza. Proszę Państwa, można zatwardzić serce dobrocią, prawda? Na przykład człowiek, który ma kompleksy, spotyka człowieka, który pięknie działa społecznie. Organizuje i ten, co zakompleksiony, mówi, co? On tak działa? Czyli co? Ja jestem gorszy od niego. A to ja nic nie będę działał. Właśnie ja się zamknę w domu i będę go krytykował tylko. Rozumiecie? Dobroć może zatwardzić serce. Mama przychodzi do synka, który jest zbuntowany i mówi, no nie gniewaj się, masz tu ciasteczko, mama ci przyniosła. On tak patrzy na to ciasteczko, mówi, a nie mama, właśnie nie chcę żadnego ciasteczka od ciebie, nic nie chcę. I teraz można powiedzieć, no i mama ciasteczkiem zatwardziła serce tego. Proszę Państwa, wiecie, dlaczego się Faraon tak wkurzył? Bo Bóg był wierny Izraelowi i Bóg stukał przez Mojżesza, no tak, przez Arona. Którzy gnietli tą glinę ze słomą. Tak, prawda? I takich, mówił, no, ja i zwrócił uwagę, przychodził ten Mojżesz, wypuść nas, my nie popuścimy, wypuść nas. I ta wytrwałość, to stukanie, tak zatwardziało serce, tak się wkurzył w swojej pysze, że oni śmieli jeszcze raz przyjść i prosić o wyzwolenie, że zaciął swoje serce. Ale to co ksiądz mówi, to jest w ogóle bardzo taki, powiedziałbym, piękny obraz Boga w tym wszystkim, bo antytezą Faraona, zatwardziałego w wyniku właśnie dobroci, którą widzi, jest ten sędzia, który z jednej strony Boga się nie boi, prawda, i dla ludzi też nie ma szacunku, ale przez to stukanie wdowy zmiękł, prawda? I że człowiek, który jest otwarty na działanie Boga, który jednak jest poruszony wyrzutami sumienia, nawet przez zwykłe takie działania, przez natręctwo ludzkie, jest w stanie otworzyć się i zmienić swoje życie, czyli dać Panu Bogu pozwolić działać, prawda? Mhm. Proszę Państwa, to jest taka sytuacja, którą ja to niestety pamiętam, to tak się będę publicznie w radiu spowiadał. Jak byłem dzieciakiem, i coś tam mi mama podpadła, zabrała mi samochodzik, klocki, obrażałem się. Mama przychodziła z kisielkiem, Piotrusiu, masz tutaj. I niestety we mnie się coś takiego rodziło. Nie zjem. Ale przecież wiem, że chcesz, lubisz kisiel, nie wygłupiaj się, Piotrek, tylko zjadaj mi. Nie zjem. To nie mama zatwardziła moje serce. Mama tylko dobrocią swoją, moją pychę dziecięcą, no niestety sprowokowała, że ta pycha jeszcze się bardziej skostniała. Otóż to nie jest, można dobrocią kogoś zdenerwować, prawda? Ile razy mówimy, świętoszek mi się znalazł, tutaj takie ładne rzeczy robi, a ja mu daj popalić. A to ja bym powiedział jedną rzecz bardzo istotną, że to nie jest tak, że kogoś się zdenerwuje, ktoś się sam zdenerwuje. Tak, bo my tylko po prostu jego pycha, powtarzam, w Faraonie była ta pycha i zatwardziałość, tylko dobroć Boga ją wyzwoliła. Ona wyszła na jaw, ta dobroć Boga. Wielu ludzi, kiedy widziało Jezusa, proszę Państwa, wielu ludzi sobie żyje spokojnie. W swoich różnych iluzjach. I nagle przyjdzie ktoś dobry. I oni się wściekną. No tak, bo ktoś się ruszył, prawda? Siedzi sobie bogacz, grill kapie tłuszczem, piwko się leje, telewizorek kolorowy, a przychodzi kolega, mówi, wiesz, ja dałem cały majątek na biednych.
Mówi, po coś mi to przyszedł powiedzieć? Tak se spokojnie jadłem tego grilla. A tyś mi przyszedł, że ty na biednych. To ja teraz nie mam spokoju. Wynocha stąd. Nie dam na żadnych biednych. I można powiedzieć, proszę, jak ten święty człowiek wyprowadził z równowagi tego bogacza. Otóż w bogaczu była chciwość, tylko ten jego kolega, co oddał całe majątek na biednych, wyświetlił ją. W Faraonie to było ta zatwardziałość serca i grzeszność, tylko dobroć Boga i upartość Mojżesza i Arona wyzwoliła, pokazała tą całą zatwardziałość w całej przykazie. No i w zasadzie powodem tego był Bóg, jego dobroć, jego wytrwałość. Znaczy, ten kantyk Mojżesza, którym on śpiewa właśnie o tym zwycięstwie nad wojskiem Faraona, też przywołuje ten fragment z Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie Pan Bóg mówi, nie przypisuj sobie tego wszystkiego twojego powodzenia, twoich zasług, twoim działaniem, tylko patrz, że wszędzie jest moje działanie, że to ja zwyciężyłem, bo też myślę, że w tych sytuacjach Faraona powinniśmy odnajdować siebie. Tego i wojska, prawda? Że to nie jest tylko tak, że my jesteśmy gnębieni przez nasze grzechy, przez naszych nieprzyjaciół, ale że zazwyczaj jest tak, że ten splot uzależnień wszelkiego rodzaju, zależności, uwarunkowań, jest taki, że to, przez co my doznajemy ucisku, potem przelewamy na innych. I tak naprawdę gdzieś w tym wszystkim trzeba zobaczyć, czy Pan Bóg nie chce przez pokazywanie nam różnych sytuacji, wyświetlanie, zatopić naszego grzechu, prawda? Bo gdzieś bardzo ważną rzeczą, którą kiedyś usłyszałem na jednej z katechez, jest to, że zalewane wojsko przez falę Morza Czerwonego, tak naprawdę oni umierali z okrzykiem Bóg jest wielki. W momencie, kiedy prawda ich w życiu się okazała, o tym, że oni są gnębicielami, to tak naprawdę doznali głębokiego wyzwolenia też uznając Jahwę jako Boga Wielkiego, bo zobaczyli Jego potęgę. Czyli taka sytuacja, w której Pan Bóg błogosławi przez to, że daje trudne doświadczenia. To taka dosyć obszerna dygresja, ale tak się to wyświetliło. I ta obszerna dygresja, proszę Państwa, dopełniła nam katechizm do końca, który już dzisiaj kończymy, ale jeśli pozwolicie Państwo i jeśli dyrekcja Różew pozwoli i właśnie Pan Bóg nam pozwoli, bo to On jest sprawcą wszystkiego we wszystkich, to za tydzień będziemy ten nasz katechizmowy serial kontynuować. Dziękuję, szczęść Boże. Z Panem Bogiem. Katechizm poręczny. Czyli rozmowy z księdzem Piotrem.